Dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Promocja książki patronowie katowickich ulic i placów. Trzecie urodziny Mariackiej. Nie ma takiego miejsca na Śląsku, z tego co wiemy, na dzień dzisiejszy. Piknik nauki i kultury. Art Night Festival. Realizm magiczny. Takie proste rozwiązania. Turniej rugby na wózkach. Adidas Ride the Sky. Siódmy turniej petanque. W siedzibie Muzeum Historii Katowic promowano publikację placówki pod tytułem Patronowie katowickich ulic i placów. Książka zawiera ponad 400 biogramów oraz haseł opisujących osoby, organizacje i instytucje występujące w nazwach katowickich ulic, jak również patronów zbiorowych. W ramach promocji książki wykład o historii zmian nazewnictwa ulic w Katowicach wygłosiła Jadwiga Lipońska-Sajdak. Miasto Katowice w zasadzie nazywać ulice zaczęło w XIX wieku, kiedy otrzymało prawa miejskie. Przedtem ulice czy drogi, szosy nosiły nazwę miejscowości docelowej, jak na przykład droga do Mikołowa, Mikołowska, do Mysłowic, Mysłowicka. Bogata historia katowickich ulic jest wynikiem częstych zmian, jakie zachodziły zarówno w mieście, jak i całym regionie. Książka powstała z inicjatywy Katowickiej Rady Miasta. Można ją zakupić w Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9. Ulica Mariacka świętowała trzecie urodziny. Świętowanie trwało od 12 do 14 czerwca pod znakiem koncertów Joki, Gutka, Silesi Sound System, Holy Blue czy Tiltu z Tomaszem Lipińskim. Organizatorem urodzin najbardziej imprezowej ulicy Katowic był Krzysztof Krot, właściciel Lornety z Meduzą, jednego z pierwszych lokali, który zaczął ożywiać deptak. Nie ma takiego miejsca na Śląsku, z tego co wiemy, na dzień dzisiejszy. Cały czas porównujemy się do Ostrawy, na której udało się zmieścić 120 kilka klubów w jednym obszarze. Faktem jest to ulica w szerszym wachlarzu, czy w szerszym portfolio lokali. W tej chwili Mariacka jeszcze narzeka na brak pewnych elementów gastronomicznych, ale to się będzie rozwijać. Nie mamy na razie alternatywy. Być może 3 maja, jeżeli powstanie, będzie gotowym deptakiem, ale wciąż nie będzie to deptak na tyle szeroki, na tyle przestrzenny, żeby pomieścić takie rzeczy, jakie odbywają się na Mariackiej. Mariacka to jedna z ważniejszych ulic w dzielnicy Śródmieście. Prowadzi do kościoła Mariackiego, stąd jej nazwa. W 2008 roku ulicę przekształcono w deptak. Wydarzeniem zwieńczającym tegoroczne Forum Nowej Gospodarki był piknik nauki i kultury zorganizowany na terenie Eurocentrum w Katowicach. Celem pikniku było podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, a także szerzenie innowacyjności i energooszczędności w makroregionie, łącząc śląską tradycję z pokazami i prezentacjami doświadczeń naukowych. Piknik jest zwieńczeniem, ale też popularyzacją technologii. Jak panowie możecie widzieć, ta technologia jest tu dostępna dla szerszej publiczności. Publiczność może się zapoznać z tą technologią, pomacać tą technologię dosłownie, powiedzieć, jak ją można zastosować u siebie w domu, jak ta technologia jest użyteczna, a jednocześnie zadawać pytania, ile ona kosztuje. Czy ta technologia jest do zastosowania i czy ona się zwraca? Tu takie zabawki, które pokazują nam energię słoneczną i część naszej pracowni elektronicznej, z którą uczniowie po prostu, na której uczniowie pracują na co dzień, no, mierzą różne elementy elektroniczne, elektryczne, to, no i oczywiście ulotki reklamujące szkołę. Nasza rola jest po prostu pokazać, skąd pochodzimy, skąd się bierze ta podstawowa energetyka, tak? Skąd wcześniej braliśmy prąd i skąd się w ogóle zaczęło to wszystko, tak? I trzeba być tego świadom, że oczywiście musimy rozwijać energetykę, która jest ekologiczna, tak, oficjalnie ekologiczna, ale trzeba mieć po prostu podejście takiego małego naukowca, po prostu zadać pytanie, tak, dlaczego tak jest, tak, że coś ma być niby bardziej ekologiczne i czy rzeczywiście jest. Wstęp na imprezę był bezpłatny. 14 czerwca ruszył Art Night Festival. 14 czerwca Galeria Szyb Wilson po raz szósty wypełniła się kolorową, optymistyczną i radosną twórczością artystów otwartego serca. W tym roku motywem przewodnim jest kultura i sztuka Argentyny. Piękne święto, które kochane jest przez, mam nadzieję, mieszkańców Śląska, Katowic, nie tylko. I dzisiaj go rozpoczynamy, to już szósta edycja. Zaprezentujemy Państwu 240 artystów z 35 krajów świata, z których muszę zaznaczyć, wielu przyjechało, bo z samej Argentyny gości u nas 10 i z Brazylii, i z Stanów Zjednoczonych, ze wszystkich praktycznie krajów Europy, także tym bardziej się cieszę. Na inaugurację festiwalu przybyły tłumy. Co sprawia, że sztuka naiwna jest tak hipnotyzująca?
Głównie kolory i chyba sposób, w jaki są namalowane, też dużo mówi. Realizm magiczny. Takie proste rozwiązania. Bardzo fajne są. Zakończenie imprezy nastąpi 14 sierpnia. Wtedy też poznamy temat przewodni na następny rok. W ośrodku sportowym Szopienice niepełnosprawni sportowcy rywalizowali w turnieju rugby na wózkach. Na Śląsku w Katowicach przed 3 laty powstała drużyna Dragons. To jest drużyna, którą zorganizowało i prowadzi Stowarzyszenie Aktywne Życie, która ma treningi w Katowicach. Również jest to drużyna specyficzna z tego powodu, że sama o swoje wyposażenie zadbała. Sami wyprodukowaliśmy wózki dla całej drużyny, a jak już technicznie jesteśmy dobrzy, to postanowiliśmy to rozwinąć i również organizować turnieje. One są bardzo potrzebne zawodnikom, którzy grają. Jest to dla nich duża rozrywka, również normalna rywalizacja sportowa, więc odbywa się to w trybie turniejowym. A ponadto nasz turniej w tym roku jest wyjątkowy z tego względu, że jest zorganizowany dla zawodników, którzy grają w rugby o niższej sprawności. Więc ci zawodnicy, którzy w normalnych rozgrywkach ligowych najczęściej są zawodnikami zapasowymi, u nas grają główną rolę na turnieju. Rugby na wózkach jest sportem uprawianym przez osoby z porażeniem czterokończynowym. Najlepsza okazała się drużyna Sitting Bulls z Raciborza. Drugie miejsce zajął Forking z Warszawy. Trzecie Dragon z Kruszal z Katowic. Tak niesamowitego projektu związanego ze sportami ekstremalnymi jeszcze w Katowicach nie było. Setki ton ziemi i metalu na placu pod katowickim Spodkiem stworzyły efektowny tor rowerowy do dirt jumpingu. 15 czerwca rozegrano na nim najbardziej spektakularne zawody w historii Polski – Adidas Ride the Sky. Ekstremalne zmagania wygrał Szymon Godziek, a najlepszym trikiem popisał się Sam Reynolds. Oszałamiające show podziwiało mnóstwo ludzi. W Parku Kościuszki rozegrano turniej pytanki o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Tutaj mamy przede wszystkim mieszkańców Katowic i aglomeracji śląskiej, ale żeby mieli też okazję pograć z dobrymi zawodnikami, zaprosiliśmy też zawodników wielu i z naszego klubu, jak i również z naszej sekcji pytank przy Domu Miasta Sandytyn, jak i z zaprzyjaźnionych klubów, do których my dla odmiany jeździmy też na zawody. Więc są też na przykład brązowi medaliści Mistrzostw Polski, MOL Polski, zdobywcy Pucharu Polski, także zawodnicy również wysokiej klasy. Rywalizacja duża, tak, pomimo tego, że tutaj są osoby, które grają po raz pierwszy, są też ludzie zrzeszeni w klubach, a to formuła Super Mele pozwala na to, żeby ci ludzie po prostu byli mieszani ze sobą, tak więc szanse są wyrównane i jest fajna rywalizacja. Powiedzcie mi, jakie są zasady gry? Jest taka mała świnka, taka mała kuleczka, która się nazywa świnka, i takimi dużymi kulkami trzeba rzucać do tej małej. I kto jest, jak na przykład moja jest najbliżej, to przeciwnik musi rzucać, żeby była bliżej. A można też wybijać. Generalnie oblicza się, że w Polsce gra już a być może nawet kilkanaście tysięcy osób. No ja sam, jak podliczyłem, w ciągu 6 lat nauczyłem grać prawie 2000 osób, nauczyłem grać w kule tych podstaw tej gry. Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie Grzegorz Kurowski, Paweł Gałuszka i Ryszard Kowalski. Na drugim stopniu podium stanęli Sebastian Domanus, Henryk Tchórz i Elżbieta Pięciorek. Na trzecim Piotr Gałuszka, Marian Skowronek i Irena Poloczek. Pora na wyniki katowickich drużyn. W ostatnim meczu sezonu Rozwój pokonał Elanę 3-0 i zajął 7 miejsce w tabeli drugiej Ligi Zachodniej. Rebelianci wysoko przegrali z Devilsami. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. Przedszkolaków zapraszamy na olimpiadę na Stadion Śląski. Od 20 do 22 czerwca odbędą się 23 Dni Bogucic. W najbliższy weekend Park Śląski obchodzi swoje święto. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!